kilka takich wniosków odnośnie edukacji finansowej. To jest tak, że jeżeli ktoś ma finanse jakieś, czyli pierwszy poziom to w ogóle zarobić pieniądze, a drugi poziom to je odkładać. W momencie, kiedy je odłożysz, czyli skumulujesz ten majątek, no to wtedy myślisz o tym, jak je inwestować, żeby to pieniądze pracowały na ciebie. To jest taki prosty proces. I zawsze śmieszy mnie to, jak ktoś pokazuje, nie wiem, że nie wiem, zabezpieczył się na emeryturę i ci ludzie, którzy całe życie wydali wszystkie pieniądze, czyli mają taki model, że jak zarobią, to wydają, wszystko przepierdzą, jeszcze się zadłużą, lansują się tymi furami, wycieczkami i później oni w wieku 60 lat czy tam 50 zaczynają myśleć o emeryturze i są źli, że ci kapitaliści parszywie wykupili te mieszkania i on nie będzie miał na emeryturę, bo on jeszcze został z długami i co on będzie z tego miał? No trzeba było dokonać wyboru. No, ty się wylansowałeś. Gość, który zamiast sobie kupić Porsche, to kupił sobie kawalerkę i ją wynajmuje, podjął decyzję i ty też musisz podejmować decyzję. Musisz mieć też świadomość, że jakby udawanie bogatego, czyli lansowanie się, to jest w ogóle najtańsza rzecz, bo to myślę, że wiele osób to przeżyło, że jakby jak czytasz, wchodzisz w ten internet, czytasz te wszystkie wypowiedzi, ile zarabiasz, co masz, oglądasz tego Instagrama, no to sobie myślisz, kurde, jesteś młodzi goście, wiesz, rok prowadzi jakąś firmę, on już tam jakieś auto pokazuje, zdjęcia sobie robi, a większość tych przedsiębiorców mówi, kurde, 10 lat prowadzę firmę, mądrze i tak powiedzmy z głową, ja jak sobie policzy, ile zapłaci podatków, kosztów, no to za cholerę by sobie tego auta nie kupił. No i tak to funkcjonuje, nie? Że jakby to jest najłatwiejsze, najprostsze, wiesz, szybki efekt, pierwsze jakieś pieniądze w firmie, szybko tam jakieś leasingi i lansik, nie? A później jest płacz, tak, co na emeryturze, dlaczego ja jeden klient ci nie zapłaci, już masz po... Od razu to mówię tym większości młodych przedsiębiorców, że jeżeli widzisz, że ktoś po roku, po dwóch już, no bardzo szybko, jak założył firmę, jakąkolwiek, i on już pokazuje, nie wiem, może to nie jest aktywa, tylko jakieś rzeczy, które kupuje za miliony złotych, to prawdopodobnie jest to wszystko szybki efekt leasingów, kredytów. A ja zawsze uczę młodych ludzi, że na początku, jak rozwijesz firmę, to pamiętaj o ważnej rzeczy. Musisz mieć poduszkę finansową na ileś tam miesięcy, dlatego że jedna niezapłacona faktura, jeden poślizg, jakaś kontrola, rzeczy, których nie przewidzisz, rozwalą ci cały biznes i cię zostaną z długami, jeżeli zawsze jesteś zadłużony pod korek. Bo dzisiaj masz 20 tysięcy, jakiś, nie wiem, jesteś fotografem, robisz zdjęcia, to nie bierz sobie samochodu za 7 tysięcy w leasing, żeby fajnie wyglądać na tych weselach, bo też słyszę takie historie, bo jeden poślizg, jedna pandemia. No i czasami jak na TikToku widzę takie porady biznesowe, że koleś sobie jedzie Porsche i mówi, co musisz mieć, żeby mieć takie Porsche? Wystarczy 20 tysięcy tam miesięcznie przychodu w firmie, no bo wiesz, jak masz firmę, to zawsze masz stałe przychody, to jest przecież normalne, nie? 20 tysięcy to sobie tam weźmiesz takiego Porsche za, nie wiem, 7-8 tysięcy raty leasingowej. Pomyśl sobie jeszcze o kosztach tej firmy, no i pomyślcie o jednej prostej rzeczy. Że jeżeli nie masz, bo coś jest coś innego, jak masz to wyliczone na takiej zasadzie, no masz marzenie, każdy ma do tego prawo, nie? Że odłożyłeś sobie pieniądze, czyli masz jakieś tam takie zabezpieczenie stokoła i bierzesz sobie taki leasing, no to wiesz, nawet jakby się coś wywaliło w tej firmie, to sobie to spłacisz, nie wyjdziesz z długami. Pamiętajcie, że każdy taki poślizg, jedno takie wpadnięcie w to bagno, tych bików wszystkich i tak dalej, bo to się, później się robi lawina, to w sekundę ci wszystko zabierają, masz same problemy, to masz na całe lata nasrane. I tak podsumowując, jeżeli chodzi o inteligencję finansową, to jakby są dwa takie prądy. Pierwszy prąd to jest to, że kolkujesz się, bierzesz wszystko w kredyty, w leasingi, jak najwięcej tego, no bo w tym okresie ci tam jakoś w tej firmie idzie, nie? Czyli takie osoby, które zamiast sobie pomyśleć, ok, mam teraz jakieś pieniądze, wypracowałem jakiś zysk, to odkładam go, później za to kupuję nieruchomość, nie wiem, no bo to jest taki najprostszy instrument. Czy uczę się, nie wiem, ETF-y, jakieś, powiedzmy, obligacje, no uczysz się tego, nie? To szału tam nie ma, ale przynajmniej zabezpieczasz te pieniądze. Czy masz jakiś taki plan na 10, 20, 30 lat? I to są dwie grupy. No i jedna leci od razu wszystko, nie? Kredyty, pokazówka, wielkie domy. Jakoś to będzie, jakoś firma dzisiaj się kręci, jakoś to będzie i później się zaczynają problemy, alkohol, jakieś tam inne dziwne rzeczy, problemy finansowe. I płyniesz na całe życie, a mogłeś mieć niesamowity potencjał, bo może ta firma by fajnie działała, tylko przepaliłeś.
No i ci ludzie właśnie jakby tworzą tą wizję tego niby bogactwa i inni, którzy jakby tego nie rozumieją, też myślą, że od razu przedsiębiorca po pierwszym roku on już full chata tam za miliony, wakacje za setki tysięcy, samochody za miliony. I każdy sobie myśli, kurde, ty kimś jestem nieudacznikiem, mi to jakoś idzie powoli, jak zapłacę, to oddam VAT, zapłacę ZUS-y, spłacę te wszystkie rzeczy, kogoś tam zatrudnię, chcą tę firmę rozwijać, to jeszcze w nią zainwestuję. Kurde, za co tu się lansować, jak tamci? No i zaczynasz myśleć, o, już masz telefon z samego banku, przygotowaliśmy tam pożyczkę, nie? Albo dzwonią do ciebie, super, byłby leasing. Mówisz, kurde, Rysiek założył firmę już po roku, taki samochód, taki dom, mieszkanie, tyle wycieczek. No i masz wybór, nie? No i teraz, jak pójdziesz tą drogą, że okej, to wolę to odłożyć i dalej będę wyglądał tak, jak wyglądał, jeździł takim samochodem, jakim jeździłem w tym samym domu, w którym byłem, to nie będzie to sexy. Będzie ci z tym źle często. Na wnioski moje dzisiaj są takie, znaczy to są moje wieloletnie wnioski. Pamiętam, że jeszcze jak pracowałem w szkole, to uczyłem tego młodych ludzi, że takiej prostej zasady i reguły, że wszystko, co w życiu wypracujesz, jeżeli chodzi o twoje talenty, życie zawodowe, będzie wyliczone w pieniądzach. Jakbyście się nie napinali, jakbyście nie mówili o tym, że miłość jest najważniejsza, bo ona nie ma, widzę, tutaj żadnego związku z pieniędzmi, ale ludzie tak gadają, że o, pieniądze nie są ważne, bla, 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 pierdol, pierdol. Albo nie oceniaj książki po okładce nieważnej i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. Jakbyśmy nie zaginali rzeczywistości, to jest jak prawo fizyki, że wszystko, co wypracujesz, jeżeli chodzi o swoją wiedzę, umiejętności, lata studiów, to jaki jesteś zaradny w życiu, na końcu jest wyliczany w pieniądze. To jakim jesteś fajnym kumplem, może być wyliczony w tym, że jesteś fajnym kumplem, ale kompetencje są wyliczone w pieniądze. Więc naucz się tego, jak działa pieniądz, bo co z tego, że zarobisz dużo, jak nie umiesz tym zarządzać i to wszystko stracisz, jeszcze zostaniesz... No i do tego, żeby to nagrać, zainspirował mnie dzisiaj Marcin Iwódź, no Michał Szafrański, czyli takie osoby, które w Polsce uczą o finansach i robią świetną robotę dla tych, którzy chcą ich słuchać. Nie? I teraz porównajmy sobie z takimi właśnie młodymi wilkami na TikToku, gdzie tutaj masz gości, którzy są normalnymi gośćmi, nie? Który mógłby być księgowym z wyglądu. Jego materiały mówią o tym, że te pieniądze powoli sobie pracują, że odkładasz, musisz mieć plan. No i to jest tak nudne, nie? I jak masz młodego człowieka, to co mu zaimponuje? Taki Iwódź, Szafrański, normalni goście, bez jakichś tam zegar, sikor, gwiazda musi być, nie? Czyli Mercedes. No i masz młodego gościa, który ma 20 lat i mówi o tym, że już miliony się robi. Więc młodzi ludzie pójdą za szybkim efektem, za szybkim zyskiem, ale później ci młodzi ludzie będą marzyli tylko o jednym, jak już będą mieli 40 lat, żeby mieć te właśnie aktywa, które mają ci, którzy uczą finansów. I to jest ta prawda. Więc tak mówiąc ogólnie, inteligencja finansowa jest w cholerę nudna, nie ma w tym nic sexy. To jest to flaki z olejem. Masz pieniądze, czekasz na kolejne zyski, już nie mówię, bo większość jakby tej ideologii lansu opiera się na przychodach, czyli oni często nie zapłacą ZUS-u, nie zapłacą VAT-u, bo sobie powiedzą, jakoś to będzie i kupią sobie te zabawki, które da się pokazać, nie? A przedsiębiorca musi myśleć o tym, żeby jeszcze reinwestować w firmę. My na przykład reinwestujemy 10-15% co miesiąc pieniędzy, czyli wydajemy na reklamę 200-300 tysięcy miesięcznie, więc reinwestujemy. Ja sobie nie kupuję kolejnych fajnych fur, które sobie zrobię zdjęcie, tylko reinwestuję w rozwój firmy i dlatego jestem na rynku 14 lat, a nie jestem jednym pierdnięciem przez rok, jednym strzałem. To jest nudne, nie? Uczenie się o pieniądzach. Pieniądze pracują bardzo powoli, pracują mądrze i później się rozpędzają. I o to musi... Chodzi o to, że jakby są te dwie filozofie. Pierwsza filozofia jest taka i teraz dla mnie to jest w ogóle tak mega oczywiste, ale ja uważam, że wiele osób w ogóle tego jeszcze nie załapało. I pierwsza filozofia zgubna jest taka, że ludzie jakby mają myślenie o pieniądzach takie, że jak są pieniądze, to wszystkie trzeba wydać, nie? A jeszcze niektórzy idą dalej, że pieniądze są jakby sposobem zaciągania kredytów, nie? Czyli są jakby tą dźwignią, znaczy taką negatywną dźwignią, że jeszcze możesz nabrać więcej, nie? I ci ludzie nie wiedzą, że jest druga idea, mądrzejsza, że pieniądze są po to, żeby zawsze część z tych pieniędzy odkładać. Jeżeli potrzebujesz ich więcej, to musisz się wyposażyć w kompetencje, za które ludzie zapłacą więcej, żeby tych pieniędzy odłożyć więcej i dopiero później te pieniądze będą zaczynały na ciebie pracować i cię zabezpieczą, czyli spowodują, że nie będziesz może wyglądał na bogatego, ale będziesz wiedział, że jesteś bogaty, bo jesteś zabezpieczony. I to są...
No i to taka właśnie idea inwestowania tych 10-15% tego, co zarobisz. Oczywiście tu też są różne fazy. Pamiętajcie, że jakby później w którymś momencie to wszystko fajnie przyspiesza. To jest dlatego, na przykład Bill Gates, jak ja zacząłem grać więcej w planszówki, jako dziecko graliśmy w planszówki, później zacząłem z córką grać więcej w planszówki. I tak zacząłem grać w te planszówki, kupowaliśmy sobie kolejną i tak zacząłem łapać, grając to, że kurde, ale to jest podobne do życia, do biznesu, do inwestowania. I tam jest taka jedna właśnie zasada, że na początku, jak ta gra się rozkręca, jakakolwiek, nie wiem, Centurie, Splendor, że na początku, kurde, zbierasz tu to drewno, tu tamto i w ogóle wszystko idzie tak powoli, nie? Kiedy zaczniesz, kiedy tą kartę zdobędziesz? Kiedy to zacznie działać? I później się już tak, jak ta gra się jest w 80%, wszystko zaczyna tak szybko działać. Tak samo jest właśnie z inwestycjami. Na początku potrzeba dużo cierpliwości. To myślisz sobie, kurde, kolejne 5 lat, niewiele. Też tutaj często ci tam, nie wiem, coach od czego, mówią, że podnoś swoje oczekiwania. Podnoś swoje standardy. Ja kiedyś to jest taka z rzeczy, które ja łyknąłem przez, nie wiem, miesiąc, to na co dzień, mądrze goś gada, ktoś tam jeszcze to powtórzył, a później myślę, what the fuck? To oznacza, że jak zarabiasz coraz więcej, to masz coraz więcej kosztów, czyli cały czas jesteś biedny, bo wydajesz wszystko, co musisz, co masz. Czyli jak wchodzisz na jakiś poziom finansowy, to musisz kupić większy dom do tego ogrodnika i to ci skomplikuje jeszcze twoje życie i powoduje, że masz jeszcze większe raty, więc z tego domu nie korzystasz, ale podniosłeś sobie standard. Zajebiście. Właśnie cały pitch polega na tym, że jak zarabiasz coraz więcej i jakby tak bezsensownie, bez twojej potrzeby, nie podnosisz sobie, no bo już lepszego żaru nie będziesz, bo chodzi tak, żeby jeść zdrowo, nie? Nie musisz ciągle podnosić tych samochodów, bo nie potrzebujesz, żeby przenieść się z punktu A do punktu B samochodu za 10 milionów. No to jest problem. Więc jeżeli żyjesz na poziomie, w którym jesteś zgodny ze sobą, czyli czujesz szczęście z tego poziomu, na jakim żyjesz, ktoś ci nie wmawia, o tyle zarabiasz, to musisz mieć taki samochód, taki dom i to mieszkasz w takiej dzielnicy. Fuck off, to jest moje życie. Ja sobie robię co chcę i jacyś idioci mi nie będą mówili z jakiegoś dziwnego powodu, że mam wydawać wszystko, co zarobię, bo ja wolę te pieniądze odkładać, inwestować, tworzyć tą armię finansową, bo prawdziwy bogacz to jest ktoś, kto jak się wszystko zesra i ci wszyscy, którzy są pozadłużani, robią zbiórki, żeby ratować kogoś w rodzinie, bo oni mają te wszystkie rzeczy, a to są wszystko na kredyt, raptem się to okazuje, no to ten, który jest bogaty, to jest jedyny ten, który zawsze się z niego śmiali, że chodzi w tych starych spodniach i ma średni samochód i to on wtedy wypisuje czek i ratuje dupę całej tej zlansowanej rodzinie i tak dalej. Więc to jest prawdziwe bogactwo, że masz zabezpieczenie, pieniądze pracują na ciebie, masz spokój i masz czek. Więc bezpieczeństwo finansowe nie jest sexy, trudno jest się nim naprawdę pochwalić. Jak będziesz siedział u babci na urodzinach i ty masz zabezpieczenie finansowe, jesteś łebski, przyjechałeś normalnym autem i ona wyjdzie i twój jakiś tam ziomek z rodziny przyjechał super furą i już ma, nie wiem, wielki dom i pokazuje babci zdjęcia, babcia powie, Rysio się ustawił, gratuluję, a ty, biedaku, co masz? No i tak będzie, będziesz cierpiał z tego powodu. Ale to jest warte tego, jak się później będziesz czuł, jak wszyscy będą w Lidlu wybierali to jedzenie z tą żółtą karteczką, bo nie będzie ich stać na to, żeby przetrwać. Więc to jest zawsze wybór, nie? Albo teraz skonsumujesz ten swój sukces, swoją pracę w tym momencie, wpieprzysz się w problemy często, wydasz wszystko, co zarobiłeś, albo będziesz na emeryturze zabezpieczony, przed emeryturą, bo to też ty sobie wybierasz termin emerytury.